It's Crash Bandicoot! Hej, z tej strony Kiwa, to jest Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back z trylogii Insane Trilogy, czyli z remasterowanej edycji Crasha na PS4. No i dobra, skończyliśmy tutaj w drugim piętrze Snowbees, Air Crash i teraz będzie Bear It. Także no, chodźmy. Zobaczymy, czy te Bear It sugeruje, że to będzie coś o miśku. Okej, jesteśmy. Oho. I znowu ten dwuznaczny wzrok Crasha. Tak jak w jedynce to miał, jak widział guźca, czy też dzika, czy też dziką świnię, jak wolicie. Tak teraz właśnie przy miśku sobie krzyczy. Okej. Okay. Spróbujemy wszystkie pudełka zebrać. Nie wiem, czy mi się to uda, ale się postaram. Oho, klejnot, znaczy kryształ? Jest kryształ, dobra. Okej. Nie powinno być jakieś super ciężkie, tak mi się wydaje. Jest jakieś życie wpadło nawet, zbieramy łąpę. Wow, ale żem... Kurczę. Przez chwilę nie wiedziałem, co zrobić. Tak myślałem, że mam pozamiatane, ale jednak nie. Oczywiście na kółku jest ten specjalny taki dash. Taki podskok, czy taki... Wow, ajajaj. Taki, że szybciej tak ten, przez chwilę. Ale nie będę tego używał, bo na razie... Ale podskoczyło chamsko to pudełko. Bo na razie tego nie ogarniam. Czekajcie. Tu, tu, pudełeczka, tu, tu. Wow, da, tutaj będzie chyba dash potrzebny. Tak mi się coś wydaje. No, spróbujemy zaraz ogarnąć dasha. Nie umiem ogarnąć dasha. Czekajcie, zobaczymy jak to idzie. Dobra, bez dasha pojechałem z tym. Też mogło być. Okej. Tam pudełka. W sumie to się tak dość łatwo skręca, tak mi się wydaje. Bardzo szybkie, dynamiczne te ruchy ma ten misiek. Jak tam z pudełkami? Słabo z pudełkami. 33 na 45? Czemu to? Aha, nie, bo jeszcze to mamy, tak? Dobra, mamy wszystkie. Dobra, już się przestraszyłem, że kurczę, tutaj coś mi nie poszło. No da, mamy. Także możemy wracać do Warp Roomu. Coś czuję, że będę musiał się nauczyć dashować cały czas tym miśkiem, tak non-stop do przodu spamować, ile tylko wlezie. Jak będę robił czasówki. To pewnie będzie wymagane na 100%, żebym to robił, no ale dobra, mniejsza z tym. Okej, okay, powrót z Bear It. Crash wyżygał Crainot. Wyciągnął skądś tam... I super taniec, dobra. Okej, no to idziemy teraz do Crash. A w sumie to chyba tak bardziej poprawnie to było Crash, czy coś takiego. Te Crash, to nie jestem do końca pewien, czy się czyta Crash, czy Crash. Ale ja czytam Crash, bo tak, bo lubię. Sliding can help you avoid dangerous obstacles. Oh shit, patrzcie, to jest etap bez wyjścia. No to jesteśmy udupieni. Super. Co teraz pozytywni? Piszcie w komentarzach. Nie no, żartuję. Kto się nabrał, ten pisze, ten się przyznaje bez bicia w komentarzach, że się dał nabrać. No a tak serio, no to widzicie. Mamy tutaj etap, który polega na uciekaniu od czego? Od kuli. Czyli tak jak w poprzedniej części. Tyle, że teraz trochę bardziej ośnieżone jest, bo jest takie zimowe klimaty. I jakoś się super starać rozbijać tych pudełek nie muszę, bo ta kula rozbija pudełka, więc w sumie wiecie. To nie jest takie obowiązkowe, jakby się mogło wydawać. Jest checkpoint, wow. Tu mnie uczą, że mamy nową pułapkę, dobra. Tak swoją drogą mogę na te bomby wchodzić, nic mi się nie stanie. Na szczęście. Mamy sprinty, ale patrzcie, tu jeszcze coś jest. Co tutaj jest, cholera, no? Coś tu ukrytego jest. Wow, nie zachciałem, ale dobra. Uwaga,
Ajajajajaj. Ale żebym się wkopał tutaj. A da się przeskoczyć? Aha, fajnie, że mnie prąd kopnął, mimo że tam ten nic z tego jest, no ale dobra. Chyba, że po prostu w taki hitbox trafiłem, może rzeczywiście by się dało przeskoczyć, ale kto tam wie. Kto wie pozytywnie, kto wie, ten mi pisze, bo ja nie wiem. Dobra, jedziemy teraz tym. No kurczę, ej. Ja mam pojęcia, czemu mi to nie wychodzi, bo w oryginalnej wersji nigdy z tym problemów nie miałem, a teraz to już nagle ten. Uwaga. No, wyszło. Dobra, i co, teraz dacie mnie z powrotem, czy to będzie... No, z powrotem. Czyli po prostu te pudełka dodatkowe musieliśmy tam zbić. Okej. Okay. Jest checkpoint. Biegnij, Crash, biegnij. Okej. Okay. O, mamy sprinta. A? Fajnie, że te owoce mniej więcej sugerują, jak mam biegnąć. W sensie, że czasem wiecie, po lewej są bomby, to one tak mnie trochę prowadzą w prawą stronę, więc to jest fajne. Ale mnie na bombę chamsko wzięło. Hopla, hopla. Ajaj. Dobra, ale to już... No, teraz kula i tak spadnie. Pewnie bonus będzie, no właśnie. Polecimy na bonusik. Okej. Jaka muzyczka? O kurde, nie doskoczę tam. Myślałem, że doskoczę tak normalnie, ale jednak nie. Trzeba będzie tak pro. Ale... Dobra, nawet łatwy ten bonus, muszę przyznać. Na szczęście. Ale przygotujcie się w sumie na to, że bardzo dużo faili będzie w ciągu całej tej serii. We wszystkich trzech częściach, bo tak właśnie zauważyłem, że strasznie lamy jak nagrywam, bo jak sobie gram tak sobie o lightowo sam albo coś, no to jest takie easy przeważnie. Znaczy wiadomo, no Crash nie jest grą łatwą, ale ja już mam od zawsze tak obcykane to wszystko, że powinienem to jakoś tak fajnie ten przebiegać, a tu widzicie, ja to nagrywam i jakoś tak nie idzie ten. Może dlatego, że się właśnie... Wow. Że się właśnie tak za bardzo nie skupiam na tym. Jestem ciekaw, czy ta kula... Ta kula mi nie rozbiła tych skrzynek wszystkich. O fuck, ale fail. Jaki fail, ja byłem pewien, że ona rozbija, bo przecież w pierwszej części rozbijała. O Boże. Ale pomyłka normalnie. Teraz będę tam musiał wrócić po to. Okej, udało się zdobyć ten klejnot. Na szczęście. Także idziemy do... Wow, to już do piątego etapu, The Ill Deal. Sprawdźmy, o czym to będzie. Widzę, że mamy dostępny tutaj do zdobycia zielony klejnot, który się kryje za czymś sfejkowanym. Pozytywnie. Mamy tutaj podpowiedź. Zobaczymy, czy się kapniemy. Znaczy, zobaczę, czy ja się kapnę. Okej, okay, mamy tutaj nowy design postaci, czyli takie jakby kanały, ścieki, czy coś w tym stylu. Dobra, trzeba uważać na te wiatraki. A te, nie wiem, odkurzacze, czy te myjki też trzeba. Tutaj węgorze. Węgorze się chyba nie da zabić, z tego co wiem. One elektryzują co jakiś czas wodę. Więc tak trochę słabo. Wow. No i dobra, próbujemy jakoś to przejść. Ale żem teraz to, no naprawdę, kozak na to. Super, pro naprawdę jestem. Zbierajmy może jabłek. Trochę. Jest checkpoint. Da, ta... Ten szczuro coś, wydaje się jakby się nie dało go zabić wirem, chociaż nie wiem. Dobra, mamy węgorza. Dobra, i teraz jabłka sugerują, żeby iść w lewo, to na pewno pójdę w prawo. Something fake, może tutaj nie ma ściany. Może jest iluzoryczna ściana, jak sądzicie? Uwaga. Patrzymy na to. Dobra.
Przechodzimy dalej. Okej. Teraz przechodzimy tu i... Patrzcie na to, iluzoryczna ściana tu była. A to ci dopiero. Wow, aż tam mam dość. Cholercia. Kurde, to mnie uderzyło. Myślałem, że mnie nie uderzy. O kurde, tutaj widzę, że serious shit. Jest IGM zielony, a mogę tu dalej pójść? Nie mogę dalej pójść, tak? Cholercia. Ale chyba nie znajdywałem żadnych pudełek, prawda? Więc teoretycznie mógłbym zginąć sobie po prostu. No właśnie. Miejmy nadzieję. Bo jak widzicie, klejnot mi nie przepadł. Klejnot dalej mam. Widzicie, jak hamsko kurczę? Iluzoryczna ściana. Tylko pytanie. Aha, tu było tylko te pudełko jedno, nie? To mógłbym w sumie je rozwalić. W sumie mogę chyba spadać stąd, nie? Kurczę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak. Chodźmy dalej. Au. Teraz sprawdźmy, czy jest tu... Patrzcie, tu jest iluzoryczna ściana dalej. A nie, to nie była iluzoryczna, to była po prostu ściana. Ale okej, okay, tu mamy bonus jeszcze, także lecimy. Bo tak przez... pierwszą sekundę nie spojrzałem, czy to jest bonus. Myślałem, że po prostu trzeba tam na dół iść. Patrz na to. Woohoo! Yeah. A myślałem, że tamto jeszcze odwalę. Ale widzę, że tutaj strasznie takie jakby bardziej nowe muzyczki są. Wow, nie spadnij, crash. Spokój się. Dobra. No i w sumie łatwy bonus strasznie. I wracamy tutaj do głównego wątku. Okej, teraz znowu pytanie, lewo czy prawo? Pójdę w prawo, bo... nie wiem czemu. Bo to są dwa pudełka. Tak? Tylko po to tu przyszedłem? Bo nie jestem pewien, czy tam coś jest, kurczę. A nie wiem, czy ryzykować, czy nie. Tak, coś jest jednak, dobra. Ale coś tu... na pudełka są, no widzicie. A co jeśli ja tu miałem iść? Oh fuck, bo tam jest zejście na dół. Kurde. Tu się nie da ten. Tu jest zejście na dół i te jabłka pokazują, że ja tam powinienem chyba iść. Cholera. Cholera. Niedobrze. A tu był ten węgorz, nie? I nitro jeszcze. Ja pierdziele. Ja nie pamiętałem kompletnie gdzie... wow! Gdzie ten nitro jest? Dobra, sprawdźmy co tu się kryło. Ale... Crash to jest strasznie chamska gierka. Dobra, no to dobrze, że wróciłem jednak. Bo to był kryształ, bez którego jakbym przyszedł ten etap, to i tak by było to nieważne. Kryształy są ogółem, przypominam. Potrzebne, żeby przejść, ukończyć grę na jakikolwiek procent. Nie tak, że trzeba 100%. Bo po prostu, żeby przejść grę, trzeba mieć te kryształy, 25 kryształów. No okej, okay, idziemy sobie na dół. I teraz tutaj nowa mechanika wprowadzona w Crashu 2, czyli taka wspinaczka. Bardzo fajny bajer, muszę przyznać. Dobra, podejrzewam, że tego nie mogę zabić, więc lepiej lećmy tak. Wszystko co tu z kolcami lata, jakimiś mechanicznymi w ogóle, to raczej tego się nie da zabijać. W ogóle Crash, pokaż jak to wyglądasz, ma fajną minę jak... tak jakby się bał tych krat. Fajny. Fajnie tak... fajne animacje mu zrobili tutaj, kurczę. W tym remake'u. Sprawdźmy jeszcze raz jak to wygląda, jak się patrzy. A, nawet palce go bolą. No nie dziwię się. O, mogę się nawet ten... schylać niby tak jakby. No fajny bajer. Nie powiem, że nie, podoba mi się to. Jak tam z pudełkami mamy wszystkie, super, super. I jest koniec, bierzemy
pięknie, kurczę, ale nam świeci tutaj biało, fioletowo i zielono. Pozytywni. Pytanie kolejne do was. Ostatnio się pytałem, czym jest, jak się nazywa kolor czerwony klejnotu, w sensie czerwony klejnot. I mówiliście, że rubin. Otóż tak, macie rację. I teraz następne pytanie. Zobaczymy, czy pamiętacie, czy może sami z siebie znacie. Jak się nazywa zielony klejnot? O tym też mówiłem w jedynce, jeśli ktoś oglądał, a jeśli ktoś nie oglądał, to może ma też swoją wiedzę i sam też pamięta, jak się właśnie zielone klejnoty nazywają. Okej. Okay. Mamy tu komunikację. Siema, hello, hello. I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Remember, I'm counting on you. Cool story. No coś tam jeszcze mówił, ale nie było słychać. A tak to mówił, że fajnie, że mamy już 10 z 25 kryształów. I teraz idziemy do Komodo Brothers. Ciśniemy, zobaczmy, kim są Komodo Brothers. Oni tutaj debiutują w tej części właśnie. Pierwszy raz tutaj występują. W jedynce ich w ogóle nie było. No i patrzcie. Z tego co pamiętam z dwójki, boss niesamowicie łatwy. Czyli po prostu jeden brat wysyła drugiego, żeby ten leciał wirkiem. No i on się zatrzymuje i wtedy my go wirujemy i ten. No, a inny etap tej walki to, że on rzuca dookoła tymi mieczykami, tymi szabelkami w sumie, bardziej. I teraz z tego co wiem, to on jeszcze rzuca we mnie czasem, jak mu się nudzi, tymi szabelkami. Dobra. To teraz powinno być teoretycznie najtrudniej, bo w końcu już ostatni ten pasek z życiem został. W jakimś cyrku bijemy. Kurczę. Dobra. O, widzicie? Rzuca we mnie już tymi szabelkami. No i dobra, no i tyle. No. Widzicie? Banalny boss. Niesamowicie banalny. Tutaj... Komodo no mo. Tutaj... W tej grze to jest w sumie tak, że głównie to my się męczymy na etapach. Podstawowych etapach po prostu, a walka z bossem to jest taka bardziej, nie wiem, przyjemność, formalność, takie, wiecie, taka króciutka, przyjemna imprezka na cześć tego, że przechodzimy na następny poziom. W sumie niby fajnie, taka nowość powiedzmy, ale z drugiej strony to bardziej tak smutno, bo... Co ja na górę pojechałem? Nie chciałem, znaczy na dół. To jest... Na up chcę. Aha, bo to jest L1, dobra. Da, pozwiedzajmy sobie, tak wygląda parter. Tu jest pierwsze piętro. Co do tych bossów, to właśnie mówiłem, że ja lubię bardzo trudnych bossów, żeby oni coś znaczyli, żeby to była satysfakcja, tak jak w Dark Soulsie, że przechodzimy bossa. Jak wygląda trzecie piętro? Aha. Dobra, skoro na trzecie piętro przecieka z czwartego, to ja nie chcę widzieć, co jest na czwartym. Chyba, że to z róż przecieka. Może czwarte jednak będzie suche. No dobra, mamy 5 etapów nowych. Plant Food, Sewer or Later, czyli Sooner or Later, Beer Down, znowu coś z Mikiem będzie, Road to Ruin i Unbearable, czyli znowu coś z Mikiem i tu coś z Mikiem, czyli znowu pewnie będzie bieganie jakieś czy coś. Dobra, lecimy. O, nie lecimy, jednak tutaj mamy komunikację od kogoś. Obviously lacked your metal, but now's not the time to get cocky. There are still many crystals to obtain. Remember, the world is counting on you. Jasne. No to chodźmy na Plant Food. Tutaj z tego co widzę, można chyba żółty zdobyć. No to lecimy. Zobaczymy, może się uda, może nie. Co do tych wszystkich tam, nie wiem, wiem, że niebieski też przeoczyłem w głupi sposób. Niebieski chyba jest dosłownie na pierwszym etapie ever.
I po prostu zapomniałem, jak się go zdobywa. Teraz już pamiętam na szczęście, bo sobie przypomniałem, że w taki głupi sposób. I właśnie co do takich rzeczy, to ja po prostu będę cofał, jak już przejdę tam do końca i potem mi zostanie tylko... Wow! Pro, po prostu 10 na 10. Potem jak mi zostanie, po prostu wiecie... Doskoczysz tam? Wiedziałem, że się za bardzo pośpieszyłem. Jak mi zostanie potem już do przejścia tam, wiecie, nabijanie procentów i tak dalej, to po prostu będę wracał. I tyle, bo w sumie teraz to tak bez sensu. Dobra. Udało się, mam nadzieję, że to nie jest etap, gdzie jest platforma śmierci. Że nie można zginąć. Na tym etapie. Ja się już tłumaczę pozytywnie. To wszystko przez to, że gram na gałce, bo ja nie umiem grać na gałce. Widzicie? Okej, uwaga, super skok. Woohoo. I C. Dobra, mamy C. I teraz spadamy na ten. Na deskę naszą. Dawaj, ale bym teraz dostał. Patrzcie, znowu mam ten, misję na czas. Dawaj maskę i lecimy na czas. Uga boga. Ten. I wbijamy to. O, patrzcie, czas się pojawił niestety. To bardzo źle. Wow, nie ma to jak się wpakować w ten. Ale dobra, mamy kolejnego aku. Chociaż tyle. Przeleciałem przez wir, super. I przez kolejny, juhu. Ja wiem, że muszę się śpieszyć i tyle. Także ciśniemy. Mahama, ciśniemy. Dawaj maskę. Miałem się śpieszyć, a tu takie coś, kurczę. To jest przerąbane z tymi. Weźmy sobie jeszcze kryształ. Nie wziąłem kryształu. Super! Pro! Po prostu wymiatam. O Boże. I co, i za to mam żółty, tak? To nie było takie ciężkie. Teraz pójdę sobie zginąć. Spróbujemy teraz wszystkie skrzynki zdobyć. O ile tutaj nie było platformy śmierci na przykład, która pozwalałaby iść na kolejny etap, zdobywać kolejne skrzyneczki. Dobra, teraz. Wow, ale żem prawie wpadł to. Okej, tędy. Teraz tu poczekajmy na ten. Lecimy tak. I tutaj. Wow, ale to było hardcore'owe. Okej, wyszło. Bierzemy teraz checkpointa. Nie zrobił mi ślizgu. Dobra, no spokojnie, nie będę się tutaj jakoś tak specjalnie ten. Dobra, i idziemy po bonusik. Coś tam rozbiłem. Okej, no to ciśniemy. O Boże, jakie to było mistrzowskie po prostu. Ja pierdzielę, pozytywni. Zajebisty zgon. Takie rzeczy tylko u mnie. W żadnej innej serii, żadnego innego let's playera nie zobaczycie takich playsów jak tutaj. Boże, możecie się czuć kurde wyjątkowi, że oglądacie tę serię w moim wykonaniu. Bo tu naprawdę można doświadczyć takich totalnych faili, mimo że ja wiem, że potrafię w to grać, to jednak robię takie debilne rzeczy tutaj czasem. Tak jakbym robił poradnik, jak nie grać. W sumie dobra odmiana, bo w Dark Soulsie zawsze robiłem poradnik, jak grać. Wow, znowu prawie wpadłem w te nitro. No, w Dark Soulsie zawsze robiłem poradnik, jak grać. Teraz macie poradnik, jak nie grać. Dobra, jakoś wyszło.
Tam jeszcze będzie ostatnia platforma z tym kratkiem, ale to mam aku-aku, więc spoko. Tak, by the way, pozytywnie, patrzcie jakie mam aku-aku zajebiste. Tada! Zajebisty jest. Chibi zrobiła, także kurde, piszcie tutaj podziękowania dla Chibi w komentarzach, bo dzięki temu, że zrobiła aku-aku, się czuję o wiele bezpieczniej teraz w domu, na tej kanapie. I ten. I zapraszam też na Instagram, bo pewnie się zdjęcie nie, te i nie tylko te pojawi na Instagramie, więc kto tam jeszcze nie patrzy sobie obrazeczków na Instagramie od QK'a, to zapraszam. No i trzeba przyznać, że aku-aku w pytkę, także brawo Chibi, masz talent. Dziękuję. A proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, pozytywnie, udało się zdobyć cały zestaw z tego etapu. Oczywiście nie liczymy czasówek, ale nie liczymy na razie czasówek. Czasówki na końcu będą. No, wyszło przezroczysty klejnot, żółty klejnot i fioletowy kryształ. Także macie teraz drugie zadanie pozytywni, albo nawet i trzecie, oprócz patrzenia Instagrama i dziękowaniu Chibi, to macie jeszcze nazwać zielony klejnot i żółty klejnot. Jak one się nazywają? Musicie napisać, także ja się już nie mogę doczekać waszych odpowiedzi. Oto widzę kolejne dwa klejnoty. No a tymczasem żegnamy się. Jeśli wam się podobało, to wiecie co robić i widzimy się w następnym odcinku Crash Bandicoot. Trzymajcie się.